Cześć. WTF, WTF, WTF! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, na tym kanale zajmujemy się w głównej mierze podróbkami, czyli chińszczyzną, czyli paczkami z Chin. No i najwyraźniej w którejś z paczek, bo ostatnio było więcej tych paczek z AliExpress, przyszedł mi kolanowirus. No i teraz jak słyszycie, no dla mnie jest już za późno. Jednak chciałem nagrać dla Was taki film, wiecie, żebyście Wy może jakoś dali radę. Jeżeli kupiliście już 40 kg mąki i macie ją w piwnicy, 20 ton wody może pozwoli Wam przetrwać, 17 kg cukru, 20 kg kaszy, 50 g pieprzu oraz 2 jajka niespodzianki, to może macie szansę jakoś przetrwać. Jednak, jeżeli wydaliście pieniądze na to wszystko, to możecie mieć problem z rzeczą najważniejszą, czyli kupić sobie maskę. Jak wiemy, maski takie na twarz antykaszlowe w dzisiejszej Polsce kosztują tyle, co metr kwadratowy mieszkania w Warszawie. Więc jeżeli nie chcecie zbankrutować, no to co? Co ma zrobić taki fan klocków, który ma dużo klocków, nie chce umrzeć, a chce mieć maskę? Zróbcie ją sobie z klocków. I właśnie jestem tutaj po to, by pokazać Wam takie duje, jak zrobić w 5 prostych krokach taką maskę antykoranowybową i by nie umrzeć od tych paczków, co z Chin przychodzą do impostu. A więc, moi drodzy, najważniejsza sprawa. No potrzebujemy przede wszystkim klocków. No już nawet z takiego klocuszka dałoby się zrobić jakąś konkretną maskę. Potrzebujemy też drugiego klocuszka, ale z racji, że ja mam lepsze klocuszki na kształt tego, no to on ma naturalne już kształty, prawda, maski, to aż by się prosiło, żeby zrobić maskę z tego kloca. Dodatkowo tu jest dodatkowy profit, ale o tym zaraz. Oczywiście maska musi być szczelna, więc zaklejamy ją, o, tutaj, by pozbyć się tej dziury, by tutaj nie było żadnych problemów z dostawaniem się zarazeczków, tak, ok, jest przyden. No i moi drodzy, czego jeszcze potrzebujemy? Spokojnie, tutaj nie ma żadnych Mission Impossible'ów. Nożyczki się na pewno przydadzą, no i na przykład taki kłębuszek. Jeżeli macie kota, to może Was czekać walka o kłębuszek, ale jeżeli nie macie kota, to też nie za fajnie. Możecie wziąć sobie kotka ze schroniska i wtedy będzie fajnie. Używamy sznureczka, kładąc go sobie tak. O. I teraz, uwaga, robimy klocuszkiem tak zwane przytwierdzenie. O. O. Tu nam pięknie wszystko się docisło. Jak widzimy, to się elegancko trzyma. Teraz sznurek ucinamy w odpowiednim momencie, używając nożyczków, ale możemy również użyć zębów, czego jednak nie polecam, bo jeżeli sznurek jest z Chin, to on też kolanowirusa może na sobie zawierać. No i taka oto gotowa maseczka jest już gotowa do użycia. Taką gotową maskę możecie już sobie zaaplikować na twarz. W woli ścisłości, jeżeli spytacie mnie, czemu nagrywam na tle jakiś książek, to Wam odpowiem, że jest naukowo udowodnione, że człowiek na tle książek wygląda na mądrzejszego niż jest w rzeczywistości. Więc prawda, skoro to taki naukowy film, no to myślę, że będzie lepiej. Taka, mówię, gotowa maska jest gotowa do użycia. Czekajcie. Ona może nie być taka intuicyjna, ale sami zobaczycie, że jest świetna. Nie musicie wydawać pieniędzy. A mówię, klocków, każdy z nas ma kupę w domu. Czekajcie. No tu można by jeszcze drugi sznurek zastosować. No i gotowa maska na ryjcu prezentuje się już w taki oto sposób. Sami przyznacie, że jest to nie tylko tani sposób, ale i sposób, który szokuje samego kolanowirusa i spowoduje, że on sam zwariuje i sam sobie pójdzie.
Dodatkowo tutaj zastosowałem w tej masce pewne udowodnienie. A prawda, jeżeli już kupicie, pamiętajcie, te 150 kg ryżu, masła i wszystkich innych makaronów, czasem możecie być głodni, prawda? I nie musicie koniecznie chcieć zdejmować tej maski dla waszego bezpieczeństwa. W związku z tym zastosowałem tutaj, o, spójrzcie, taki oto wylot. Bez problemu można go odmontować i możecie sobie na przykład ten wasz makaron, w tym przypadku spaghetti, o, zjadać. Dobry i sprawdza się tylko, gdy macie, pamiętajcie, 150 kg tego makaronu. Dodatkowo maska taka ma ogrom zalet. Pamiętajcie, że ona nie jest jednorazowego użytku w cenie metra kwadratowego mieszkania w Warszawie. Jest wielorazowego użytku. Spokojnie możemy ją sobie zdjąć i w zaciszu domowym myć. Prawda? Ale nie polecam mycia w zwykłym tłumie do naczyń. Cokolwiek by wam pan Heiser nie mówił, nie polecam. Nie ma to jak dobra sterylizacja alkoholem. Im więcej procent, tym lepiej. A jeżeli opary zostają na opasce, no to później możecie kręcić takie filmy jak ja dzisiaj. A jak widzicie, właśnie przeprowadziłem test. Nic się tu nie wydostaje. Absolutnie. Dodatkowo wielu ludzi narzeka na nudny design tych masek, no to ten na pewno nie ma nudnego designu. Także czuję, że to był mój pomysł na biznes życia, nie jakaś tam przystali klocków, tylko to był mój pomysł na biznes. No niestety paczki z Ali mnie załatwiły. O, a jak minie koronawirus, to można z tego czapeczkę z daszkiem zrobić. Tak prawie, o. A przynajmniej nam na jedzenie nie będzie padało. Także mam nadzieję, że pomogłem. Zobaczcie, ja zaklejam, bo jestem chory i nie chcę was przez internet zarazić. Mam nadzieję, że w swoim filmiku dzisiaj wam pomogłem w jakiś sposób i że uda wam się uniknąć tego strasznego wirusa. Namawiałbym was normalnie do zostawienia subskrypcji, ale z racji, że to już chyba końcówka moja, no to na co mi te suby, nie? Bye!